dzieło powoli dojrzewa. Zobaczmy na efekt. Póki co tak to wygląda. To jest niebo z przechodzącą zielenią. Teraz zrobimy w ten sposób, że damy gwiazdy, żeby troszeczkę tą głębię uzyskać, taką nieba. Tu będą góry gwiazda, a powoli będzie przychodził drzewa. Drzewa będą czarne z niewielką domieszką czerwonego, który będzie miał tak nawiązywać do tych płomieni, które tu jeszcze powstaną za chwileczkę i do samego czerwonego loga. Tutaj tu drzewa, gwiazdy. To jest to, co będziemy robili, jak tylko przeschnie nam to tło. Jeżeli chodzi o ten dół, to mamy, powiedzmy, wrzucone na razie tutaj, jak się to nazywa, deski, jakieś tam gałęzie. Jest to bardziej taki surrealizm, taka alegoria, natomiast troszeczkę naturalności zyska, kiedy jeszcze odpowiednio płomienie zrobię, ale do tego potrzebuję również przeschniętej nawierzchni. Na samym końcu przejdziemy do samego loga, które, tak jak mówiłem, szwarbami olejnymi będę malował dla uzyskania lepszego efektu, lepszej jakości i wytrzymałości. W końcu to jest logo, które tutaj na tej ścianie musi co najmniej 100 lat przetrwać. Tak, warsztat powoli się zapełnia. I na razie dziękuję. Może jeszcze pokażę obraz, nasz nowy nabytek. Niesamowita robota. Jest piękny. Kupiony w Wiedniu.